Witajcie, moi drodzy. Słuchajcie, tutaj opowiadamy cały czas historie, które sami osobiście doświadczyliśmy z Bogiem. Doświadczyliśmy Boga, Jego obecności, Jego faktycznej obecności. Doświadczyliśmy Boga w swoim życiu, bo postanowiliśmy, że chcemy, żeby On wszedł w nasze życie. Że chcemy, żeby On był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Doświadczyliśmy Boga, bo powiedzieliśmy Jemu tak, tak, chcę Ciebie poznać. Doświadczyliśmy Boga realnie, bo powiedzieliśmy Jemu, chcę, żebyś był w moim życiu. Chcę, żebyś był w moim życiu na pierwszym miejscu. Doświadczyliśmy Boga i doświadczamy Go codziennie i doświadczamy Jego pomocy, Jego ocalenia, Jego wyratowania. Doświadczamy Jego. Doświadczamy Jego. Dlaczego? Bo chcemy Jego. Czy Ty dzisiaj chcesz Boga? Czy Ty dzisiaj chcesz Boga? Czy chcesz tak realnie Boga? Czy chcesz, żeby On realnie zamieszkał w Twoim życiu? Czy Ty chcesz, żeby On naprawdę zamieszkał w Twoim wnętrzu? Czy chcesz naprawdę, żeby On zaczął prowadzić Twoje życie? Czy naprawdę chcesz, żeby On był w Twoim życiu? Czy naprawdę chcesz, żeby On był w Twoim życiu? Czy Ten, który poszedł na krzyż za Ciebie, za wszystkie Twoje błędy, najmniejsze i największe grzechy, On, który tam umierał, cierpiąc za Ciebie, zamiast Ciebie, z miłości do Ciebie, z miłości do Ciebie, czy chcesz, żeby On zamieszkał w Twoim życiu, w Twoim wnętrzu? Czy chcesz doświadczyć mocy Boga w swoim życiu? Czy Ty chcesz, aby Jego pomoc była w Twoim życiu dostępna dzień za dniem, noc za nocą? Czy chcesz poznać Boga tak, że po roku powiesz tak, On mi pomagał w każdej sytuacji trudnej. Tak, ja wiem, że On jest dobry. Nie dlatego, że ktoś mi powiedział, ale wiem z doświadczenia i wiem, że Bóg jest z doświadczenia swojego i mogę tu usiąść z Tobą i porozmawiać o tym, jaki Bóg jest naprawdę, co On zrobił w moim życiu. Że On naprawdę działa. Czy chcesz tak znać Boga? Czy chcesz tak znać Boga? Bo jesteś od tego tylko tak daleko od jednego szeptu Twojego, od jednej decyzji. Potrzebujesz zadecydować, że chcesz Boga poznać i chcesz Boga w swoim życiu. Rozumiesz? Jedna decyzja, że naprawdę chcesz Go w swoim życiu. Ty razem z Jeśli chcesz poznać jakąś osobę i doświadczać tą osobę w swoim życiu, to potrzebujesz powiedzieć tej osobie, tak, chcę Ciebie, tak. Powiedziałeś na ślubnym kobiercu swojej żonie, mężowi, powiedziałeś, tak, chcę Ciebie w swoim życiu. I wtedy mogłeś go doświadczać. Powiedziałeś komuś, tak, chcę, żebyś był w moim życiu. I zacząłeś się z nim spotykać. I doświadczać Go. Potrzebujesz powiedzieć Bogu, tak, chcę Ciebie, serio, chcę Ciebie doświadczać. Inaczej Go nie doświadczysz. Mówiąc o Nim, gadając, nie doświadczysz Go. Coś czytając o Nim, nie doświadczysz Go. Potrzebujesz zadecydować. 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 Tak, chcę Ciebie w moim życiu. Tak, jak powiedziałeś na przykład przyszłemu pracodawcy, tak chcę tą pracę, tak chcę pracować. Tak samo musisz powiedzieć, tak chcę Ciebie Boże, tak chcę, żebyś był moim ojcem, tak chcę być Twoją córką, tak chcę być Twoim synem. Tak chcę, żebyś przejął stery mojego życia, tak chcę. Inaczej go nie doświadczysz. Nie poznasz żadnego człowieka, jeśli mu nie powiesz, tak chcę Ciebie w moim życiu. Gadając o jakimś człowieku, nie poznasz go, nie doświadczysz go. Gadając o Bogu, nie doświadczysz go. Musisz zadecydować, potrzebujesz zadecydować, żeby On mógł wejść do Twojego życia. Potrzebujesz zadecydować.
potrzebujesz zadecydować. Nie znasz Boga, nie znasz Jego dobroci, nie znasz Jego troski, nie znasz Jego działań. Nie wiesz nic o Bogu, bo nie zadecydowałeś. Nie zadecydowałeś, aby Go poznawać. Nie zadecydowałeś, aby On był częścią Ciebie. Jezus wziął Twoje grzechy wszystkie na siebie i On został ukarany na tym krzyżu zamiast Ciebie. On powiedział, tak chcę, żeby ona była wolna. Tak chcę, żeby On był wolny. Tak chcę, żeby ona była wolna. Dlatego Jezus wziął Twoje grzechy, Twoje błędy na siebie i On tam był biczowany i zabity. Był zabity i 2000 lat mówi Ci o tym non-stop, non-stop. Ty żyjesz krótko, ale historia o Nim, o Jezusie jest znana przez 2000 lat na całym świecie. W Afryce, wszędzie znają Go. Wszędzie słyszeli o Nim. W każdym zakątku ziemi słyszeli o Jezusie Chrystusie. I co roku są Jego święta. Rozumiesz, Twoje urodziny są świętowane przez ileś tylko lat. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ale Jego urodziny są 2000 lat świętowane. Jego urodziny, Jezusa urodziny. I ta śmierć na krzyżu, ta Jego miłość do Ciebie jest świętowana przez 2000 lat. Tutaj jest chłopak do porozmawiania, zapraszam. Rozumiesz? Te 2000 lat mówią Ci o Jego miłości, o tym, że Ciebie wyratował i ocalił. Lecz żebyś mógł doświadczać Jego ocalenia, potrzebujesz zadecydować, że przyjmujesz to. Przyjmujesz Boga. Potrzebujesz zadecydować. Potrzebujesz zadecydować, żeby móc skorzystać z tego. Musisz powiedzieć, tak chcę tego. Tak chcę Ciebie, Boże. Ja 20 lat temu powiedziałam Bogu, tak chcę. Chcę Ciebie. Nie chcę już żyć o własnych siłach w moim życiu. Nie chcę być sterem i okrętem. Nie chcę być Bogiem w moim życiu. Nie chcę być Panem w moim życiu. Chcę, żebyś Ty naprawdę był moim Panem. Chcę, żebyś Ty naprawdę, Jezu, był moim Bogiem. Zapraszam Cię do mojego życia. Wejdź w moje życie i uporządkuj je. Powiedziałam Bogu tak. I podziękowałam, przyjęłam te Jego wyratowanie, które uczynił na krzyżu za mnie. Że ja idę na 100% do nieba. Że po śmierci fizycznej mego ciała idę na pewno do nieba. Dzięki Jego uczynkom. Kochający Bóg załatwił nam wszystko. Załatwił nam niebo. Wyratował nas całkowicie. Wyratował nas na wieczność. Sprawa wieczności jest rozwiązana. Nie musisz nikomu zapłacić, żeby pójść do nieba. Nie musisz nic zrobić, żeby pójść do nieba. Potrzebujesz to przyjąć. Przyjąć ten dar zbawienia, który jest dla Ciebie za darmo, ale Jezusa kosztowało całe życie. I ja to uczyniłam, przyjęłam, uklęknęłam. Nie chodzi o kolana, chodzi o serce. Powiedziałam Jezusowi, tak, przyjmuję to. Dziękuję Ci, że ja idę do nieba dzięki Tobie. Dziękuję Ci i czynię Ciebie swoim naprawdę Bogiem, swoim Panem. Schodzę z mojego tronu życia. Już nie ja chcę siedzieć na tym tronie. Już nie ja chcę decydować o swoim życiu, ale zapraszam Cię, wejdź do mojego życia i poprowadź mnie. Wejdź do mojego wnętrza. I nastąpiło to, co mówi Pismo Święte, nowe narodzenie. Narodziłam się na nowo, zaczął się mój początek. Rano, gdy się obudziłam, czułam się zupełnie inna, nowa, pełna życia, pełna soków. Bo kiedy Bóg wchodzi do życia i do wnętrza, to czujesz się wypełniony i wreszcie widzisz inaczej świat, pełen życia jest, pełen barw. On zmienia całkowicie naturę ludzką, z natury ludzkiej na naturę Chrystusową. Oczyszcza Cię od wewnątrz, zmienia Twoje serce, że przestajesz lecieć do grzechu, że przestaje Cię kręcić grzech. Przemienia Twoje serce, że pragniesz dobrego i że pragniesz Jego. On zmienił moje serce, moje wnętrze i zaczęłam doświadczać Jego troski w moim życiu.
Bóg sprawił nadnaturalnie, że w krótkim czasie zarobiliśmy dużą sumę pieniędzy i mogliśmy spłacić zadłużenia, które powodowały, że żyliśmy w skrajnej nędzy, w skrajnej biedzie. Przed tym, jak jeszcze nie znałam Boga, miałam taki czas, że nie miałam w ogóle pieniędzy na jedzenie. Kiedy zaprosiłam Boga do swojego życia, w krótkim czasie moja mama spłaciła ogromne zadłużenia. I wreszcie zaczęliśmy normalnie funkcjonować. Widzieliśmy faktycznie w naszym życiu Jego troskę. Zobaczyłam, że naprawdę On jest Ojcem, że naprawdę się troszczy. Że nie jesteśmy sami, ale że mamy plecy, mamy ochronę i że On czyni nadnaturalne rzeczy. Bóg uzdrowił mnie z depresji. Wcześniej, kiedy nie znałam Boga, kiedy żyłam po swojemu, według swoich racji, swoich pomysłów, doświadczałam ciągle depresji. Ciągle przychodziły mi na myśl różne wspomnienia, które były ciężkie, trudne, to, co się nie udawało, wszelkie porażki i to, co kto mi zrobił złego. Doświadczałam depresji takiej, że na przykład nie mogłam rano obudzić się i w ogóle jakichś różnych spełniać funkcji życiowych, takich typowych. Nie mogłam jeść i tak dalej. Ale kiedy zaprosiłam Jezusa do swojego życia, do swojego wnętrza, to On mnie od razu uzdrowił z tego. I mogłam normalnie żyć zdrowo. Mogłam pójść na studia, mogłam skończyć maturę i pójść na studia. I zaczęłam normalnie, zdrowo żyć. Także na studiach doświadczałam Jego nadnaturalnej przychylności i mogłam doświadczyć tego, że mogłam skończyć studia i skończyć jednocześnie dwa kierunki studiów. Mając wysokie oceny, Bóg nadnaturalnie mnie wyprowadził z depresji, a depresja czyniła wcześniej, że słabo cokolwiek pamiętałam. Nie byłabym w stanie się nauczyć tego na studiach, nie byłabym w stanie pójść na studia, nie mogłabym w stanie w ogóle zdać matury. On mnie z tego uzdrowił, uzdrowił mnie. Bóg dalej zaczął prowadzić moje życie. Zawsze tam, kiedy prosiłam Go o prowadzenie Jego. Zawsze tam, kiedy prosiłam Go o prowadzenie, bo Bóg na siłę nic nie robi. Bo Bóg kocha, a miłość nie zmusza. Miłość nie zmusza. Kiedy zapraszasz Go, to On wtedy może coś zrobić. Ale kiedy nie zapraszasz Go, to miłość nie zmusza i nic nie robi na siłę. Bóg Ciebie kocha. Pokazał swoją miłość na krzyżu dla Ciebie. Wyratował Ciebie całkowicie i w tym krzyżu masz wyratowanie na każdą sprawę. Na każdą sprawę. Ludzie nie muszą chorować i nie muszą przedwcześnie umierać, ale nie chcą przyjąć wyratowania Jezusa. I dlatego zostają w swoich racjach i doświadczają tylko swojej siły, swoich możliwości. Ludzkie możliwości są takie, że są ograniczone i nie możesz nic więcej zrobić, kiedy przychodzi choroba, zawał i tak dalej. Ale kiedy masz Boga w swoim życiu, w swoim wnętrzu, to możesz doświadczyć wyratowania Go od Niego, wyratowania nadnaturalnego. Ja 2 lata temu doświadczyłam zawału serca, ale ponieważ znam Boga i wiedziałam, co On dla mnie zrobił na krzyżu, że wyratował mnie i zabrał także chorobę na krzyż, doświadczyłam nadnaturalnego wyratowania. Zostałam uzdrowiona z zawału. Moje dzieci doświadczają uzdrowień. Wystarczy, że pomodlimy się, pomodlę się. I doświadczają uzdrowienia i nie trzeba stosować leków. Dlaczego? Dlatego, bo Jezus całkowicie o ludzi zatroszczył się na krzyżu. Ludzkość mają całkowite zaopatrzenie na krzyżu. Ludzie nie muszą przedwcześnie umierać i ludzie nie pójdą do piekła na pewno, jeśli skorzystają z wyratowania, które On uczynił na krzyżu.
To jest tak, jakby ktoś przyszedł do więzienia i powiedział: zostałeś ułaskawiony, nie musisz tam siedzieć, nie musisz siedzieć w więzieniu. Ale ci, którzy nie chcą skorzystać z tego ułaskawienia, dalej sobie siedzą na własne życzenie, dalej cierpią. Ale po co cierpieć w tym więzieniu? Po co? Kiedy jest ułaskawienie, kiedy jest ratowanie, rozumiesz, On ciebie ocalił. Ocali ciebie od piekła, ocali ciebie od kary wiecznej, od wiecznego oddzielenia, od Boga, od życia wiecznego. Oddalił od siebie wszelkie klęski, wszelkie przekleństwo życia, wszystko, co by zmiażdżyło twoje życie. Lecz nie możesz z tego skorzystać, jeśli tego nie weźmiesz. Nawet w tych sklepach nie skorzystasz z żadnej promocji, z żadnego jakiegoś taniego produktu, jeśli nie weźmiesz go. Musisz to wziąć i przyjąć. I tak samo potrzebujesz przyjąć dar zbawienia, dar wyratowania, te dobrodziejstwa wszystkie, które On uczynił dla ciebie. Tak jak widzisz tutaj wszystkie te osoby, moich znajomych, przyjaciół, każdy z nich doświadczył Boga i Jego wyratowania z najgorszych rzeczy, które doświadczyli w swoim życiu, gdy żyli sami o własnych siłach. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Od 2000 lat słyszysz o tej wierności na Jego, na krzyżu. On ciebie ukochał na tym krzyżu, pokazał swoją miłość. Jeśli zastanawiasz się, kto ciebie kocha, to właśnie On pokazał ci tą miłość. On poszedł na krzyż, On umarł dla ciebie. On cię tam wyratował. Skorzystaj z tego. Skorzystaj z tego. Skorzystaj z tego, bo to jest dla ciebie dostępne. Skorzystaj z tego i nie przychodź obojętnie, bo to, co doświadczasz w swoim życiu, wszelkie cierpienia i samotności, to jest tylko przez to, że nie skorzystałeś z wyratowania od Jezusa. Jezus całkowicie zatroszył się o twoje życie, na wieczność i na to życie tutaj, które masz. On ciebie wyratował. On przygotował całkowicie. Całkowicie przygotował. Wyratowanie. Ale potrzebujesz tego skorzystać. Nie kręć głową. Nie mów nie. Ale skorzystaj z tego. Skorzystaj z tego. Bo to jest do doświadczenia. Bo z tego można skorzystać. To jest coś, czego doświadczysz. To jest realne. To nie jest jakaś gadka, to nie jest żadna filozofia. Kopnijmy jakieś filozofie. Nikt tego nie potrzebuje, kiedy przychodzą trudności, cierpienie. Kiedy przychodzi choroba. Nikt nie potrzebuje miłych gadek. Nikt nie chce jakiejś gadki. Chce prawdy. Chce czegoś, co naprawdę mu pomoże. Chce czegoś, co zmieni naprawdę życie. Chce czegoś, co naprawdę zmieni jego sytuację. Wszelkich rzeczy, co zrobiłaś, jakiekolwiek Bóg błąd, naprawdę cię wyratował. Bóg naprawdę przygotował to wszystko, co zmieni twoje życie i wyratuje. Te osoby doświadczyły tego. One ci zaświadczą. Wyszli z chorób, wyszli z problemów, wyszli z dłużów. Powiedział, ja biorę twój grzech, a ja ci dam błogosławieństwo. Wyprowadzeni zostali z problemów. Jezus wziął każdy twój problem na krzyż. Wszelkie przekleństwo. Chcesz? Dla ciebie nie ma, bo ty chodzisz obok tego. On przygotował wyratowanie dla ciebie, ale ty wolisz stać i mówić: nie ma go, nie ma go, nie ma go. Ale właśnie jest. Właśnie jest. Był sobie pewien Jezus i On kochał ciebie. I na tym krzyżu umarł dla ciebie, żebyś ty był wolny, poszedł do nieba. Żebyś ty był wolny od tych papierosów. Żebyś od, tak od razu był wyratowany od tego. Żebyś nie umarł na raka, rozumiesz? On przygotował dla ciebie. On dla ciebie umarł na tym krzyżu. Ale jeśli nie skorzystasz z tego, to będziesz dalej żył o własnych siłach. Jeśli zapuka do ciebie choroba, to będziesz o własnych siłach, tylko na własne życzenie. Bo On tam na krzyżu wziął każdy twój problem. Każdy twój problem i każde twoje zniewolenie i każde cierpienie twoje wziął. Żebyś ty był wolny od tego i wyratowany. On o ciebie zadbał. On o ciebie zadbał. On o ciebie zadbał. Ale skorzystaj z tego. Nie przychodź obojętnie, nie przychodź obojętnie, nie przychodź obojętnie.
Kochani, życie i śmierć kładziemy dziś przed Wami, przed każdym człowiekiem. Każdy człowiek ma wybór, albo bierze życie, albo bierze śmierć. Jesteśmy tutaj po to, żeby Wam powiedzieć, że jest życie w Jezusie. Jest życie obfite po tej stronie bytu i wieczność z Nim, jeżeli człowiek zdecyduje się na Niego, jeżeli człowiek zdecyduje się, żeby Mu zawierzyć, będzie żył wiecznie. Jeżeli uczynisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli uwierzysz prawdziwie, że On umarł za Ciebie, że zmartwychwstał, że pokonał śmierć, będziesz miał życie wieczne. Nie zbawiają rytuały, nie zbawiają uczynki. Zbawia żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Tylko w Nim jest życie. Nazywamy się Kościół Mocy. Spotykamy się co niedzielę o godzinie 10 przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Tam są nasze nabożeństwa, Pani Wyborka. Modlimy się o chorych. Co się stało? Modlimy się co się stało? O zdrowiu, ja ona normalnie łzy zaczęła mieć. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy Cię serdecznie. Niedziela, godzina 10, ulica Dzierżoniowska 11. Pan mnie dotyka. Pan mnie nie dotyka. Ale to...